Proszę bardzo, pani, a potem jeszcze tam. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Ja bym chciała wiedzieć, jakie są prognozy pana redaktora na najbliższe lata dla Polski? Proszę pani, no to pani przecenia moje możliwości. Jak ja bym takie rzeczy wiedział, to bym był albo bardzo bogaty, albo już bym nie żył. I tak wielu ludzi ma do mnie pretensje, że piszę takie rzeczy i jeszcze żyję. Nawet moja własna siostra, ja kiedyś tam mi takie gorzkie wyrzuty czyniła, ja mówię, no to co mam zrobić, żeby cię udelektować? Więc nie wiem, proszę pani, to zależy w pewnym stopniu, nie w zbyt dużym, ale w pewnym stopniu zależy od tego, co będziemy robili. Bo jeżeli się zaczniemy jakieś głupstwa robić, no to już nie będziemy wiedzieli, co się z nami staje, bo już nas nie będzie. Po prostu. Bo już nas nie będzie. Natomiast jak nie będziemy robić głupstw, to będziemy reagować na sytuację, jaka się kształtuje. Być może nawet będziemy ją współtworzyć. Ale to wszystko zależy, czy będziemy mieli siłę, czy potrafimy stworzyć siłę. Czy nie? Na razie robimy wszystko, żeby tej siły nie stworzyć. Bo mówię, rząd zachowuje się rzeczywiście, ten pan Jasina to powiedział prawdę, jako sługa narodu ukraińskiego. Tymczasem on powinien być sługą naszego narodu. On nie jest rządem, bo Ukraina ma własny rząd, to niech tam służy narodowi ukraińskiemu. Natomiast my tutaj zachowujemy się trochę nierozsądnie. Także tak, proszę bardzo, a potem pan. Tak, teraz ja? Tak, tak. Proszę. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie odnośnie polskiej polityki zagranicznej, jakości, w zasadzie braku jakości i naszej spolegliwości wobec sąsiadów. Czy nadreprezentacja mniejszości narodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zresztą nie tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale przede wszystkim, ma wpływ na naszą politykę wobec Litwy, Białorusi, Ukrainy i czy ma wpływ na nasze relacje z mniejszościami, z mniejszością polską w tych państwach? Dziękuję. Wie pan, być może, że jest tak, jak pan podejrzewa, dlatego, że kiedy Radosław Sikorski, książę małżonek, został ministrem spraw zagranicznych, to w niektórych środowiskach wywołał to zaniepokojenie. Więc następnego dnia Gazeta Wyborcza opublikowała taką uspokajający komunikat, że niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to ministerstwem kieruje ekipa skompletowana przez profesora Bronisława Geremka. No i ta ekipa została skompletowana według kryteriów rasowych, to nie ulega wątpliwości. To czasami się niestety negatywnie przekłada na sytuację na przykład Polaków na Białorusi. Bo kiedy Condoleezza Rice przyjechała, chyba to był 2004 rok, do Wilna i tam powiedziała, że z Łukaszenką trzeba zrobić porządek, to minister spraw zagranicznych w Warszawie, pan profesor Adam Daniel Rotfeld, jak nazwisko wskazuje, wytrawny dyplomata, nie jakiś taki amator jak na przykład książę Małżonek, tylko człowiek, który w dyplomacji tam zaczynał od podstaw. Poderwał Związek Polaków na Białorusi przeciwko Łukaszence jako jedyną opozycję. Jako jedyną opozycję. Dla Łukaszenki to był prawdziwy dar niebios. Przecież powiedział, no tak, no to jest polska dywersja tutaj i tak dalej. Rozpędził wszystkich. Tam utworzył sobie własny Związek Polaków na Białorusi z takich rozmaitych filtrów. Więc w rezultacie stan posiadania Polski na Białorusi bardzo się skurczył. I mówię, no myślę, że podejrzewanie pana ministra Rotfelda, że nie wiedział, co robi, to byłoby niegrzeczne. Bo był zbyt wytrawnym był dyplomatą, żeby wiedzieć, jakie to skutki. No ale zrobił to. Ale zrobił to, więc być może, że tam wykonywał jakąś misję. Druga sprawa, no to jest ta zabawa w mocarstwowość
z panią Swietłaną już niedawna. Ja nie mówię, że się nie wolno bawić w mocarstwo, bo czasami nawet trzeba, ale pod jednym warunkiem, że ma się dostatecznie dużo siły, żeby tę zabawę zakończyć z korzyścią dla własnego państwa. Jak się nie ma takiej siły, to lepiej się nie zaczynać tej zabawy. Jakie są skutki? Takie, że Łukaszenka został wepchnięty razem z całą Białorusią w objęcia Putina. No i mamy w rezultacie armię rosyjską na granicy wschodniej, a której przedtem nie było. Mało kto wie, że na przykład Łukaszenka starał się lawirować. Na przykład Łukaszenka do momentu, dopóki nie został wepchnięty w objęcie Putina z naszym udziałem, to nie uznawał przynależności Krymu do Rosji. Więc coś, na czym Putinowi bardzo zależało, to Łukaszenka tu mu stawał dęba. No ale teraz to już oczywiście nie ma mowy, bo to teraz to już Putin go tam tresuje jak niedźwiedzia. Łukaszenka spacyfikował swoich przeciwników na oczach całego bezradnego świata. No i wyaresztował tych, to teraz panią Andżelikę to wypuścił z turmy, a Poczobuta tam trzyma, jeszcze innych też. No i my tutaj, co możemy zrobić? No ty, panie Andrzeju, jesteśmy z panem i tak dalej. No to Michnik przecież nie siedzi tam. Jak to jest z panem? On siedzi w Warszawie i popija szampana, a tamten siedzi w pierdlu i popija, nie wiem, czarną kawę i kakao, prawda? No więc to tego typu zabawy są, takie skutki. Więc w polityce, owszem, intencje się czasami liczą, ale skutki przede wszystkim się liczą. Więc to może być konsekwencja tego, że rzeczywiście Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje ekipa skompletowana przez pana profesora Bronisława Geremka, który zresztą, no to muszę powiedzieć osobiście, działał w moim przekonaniu na szkodę Polski. I kiedy Polska się starała o przyjęcie do NATO, to prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, pan Muskal, zebrał pod petycją do Kongresu w tej sprawie 9 milionów podpisów. Państwo rozumiecie? 9 milionów głosów. Nikt w Ameryce nie może czegoś takiego zlekceważyć. Pokazał, że można zintegrować Polonię przynajmniej wokół jednej sprawy i stworzyć siłę, która w demokracji ma swój ciężar gatunkowy. No to co się stało wtedy? Natychmiast się rozpoczęła sterowana z Warszawy właśnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nagonka na Moskala, że antysemita, że to, że gestapowiec, że tam diabli wiedzą, co on tam robił. W rezultacie Moskal przestał być przyjmowany w Białym Domu jako reprezentant Polonii Amerykańskiej, tej wielomilionowej, co za Alojzego Mazewskiego, poprzedniego prezesa, było po prostu nie do pomyślenia. Nie? Ale ja to rozumiem, bo po co polskie lobby w Stanach Zjednoczonych, skoro jest żydowskie? I jeszcze w dodatku w sytuacji konfliktu interesów, bo wtedy już roszczenia, że tak powiem, były na tapecie. Proszę bardzo, pan tam pod ścianą. Ja chciałbym się zapytać, czy słyszałem o takim czymś jak Imperium Klausa Schwaba, o którym pisała pani Małgorzata Ziętek-Wielomska? I czy to wszystko jest związane z tym, co się dzieje teraz i chce przyćmić to, na przykład, że jest teraz takie coś, jak ONZ planuje plan antypandemiczny oraz te, która niszczy suwerenność krajów oraz to, że chcą wprowadzić, tak, WHO, chcą wprowadzić cyfrową walutę, by kontrolować ludność. Dlatego teraz mniej więcej by potrzebny ten kod QR, który... Proszę pana... Pan Schwab, ja tak, on mi się nie zwierzał, więc ja nie wiem, tę książkę znam. Pan Schwab mówi tam o nowym porządku świata, ale myślę, że to jest zasłona dymna, bo tak naprawdę to chodzi mu o odbudowę Czwartej Rzeszy. Czwartej Rzeszy. Jego ambicje chyba się ograniczają do tego, ale oczywiście tego nie może głośno powiedzieć, więc tam opowiada różne dyrdy mały. Natomiast jak się wczytać w tę książkę, to od razu widać, czym on dyszy, jak to Rosjanie mówią. Proszę bardzo, pani. Krótkie pytanie. Chciałabym się doprecyzować, jeśli chodzi o
chodzi o Chiny, czy ten pomysł tworzenia jedwabnego szlaku jakiś przybrał skonkretyzowane plany, czy wiadomo, którędy dokładnie miałby on przechodzić? No to zależy od tego, które państwa, zdaniem Chińczyków, potrafią tam utrzymać porządek po drodze. Także, no i czy tam toczy się jakaś wojna, czy nie, no bo to jak się wojna toczy, to oczywiście trzeba takie państwo omijać szerokim łukiem, więc no takie rzeczy trzeba wyjaśnić. Proszę bardzo, pan tutaj, pan... Panie redaktorze, jeszcze takie mam pytanie odnośnie, jakie jest pańskie zdanie, bo to jest dla Polski na obecny moment bardzo ważne, odnośnie wypowiedzi generała Skrzypczaka i Kaliningradu. Według mnie jest to dość śmiertelne zagrożenie, bo to podważa cały Poczdam. Proszę pana, no na szczęście pan generał Skrzypczak jest w stanie spoczynku, więc niczym nie dowodzi. To jest jedyna dobra wiadomość w tej sytuacji. Natomiast to, że taki człowiek kiedyś dowodził wojskiem, to jest to bardzo niepokojące. Ja na przykład jak słucham jego czy na generała Polko, generał Polko wydaje się nienaturalnie pobudzony. Kiedyś no, nawet napisałem, że powinien go przebadać jakiś weterynarz, bo to, ale on też chyba niczym nie dowodzi, także mam nadzieję, że ci, co dowodzą, to nie są takimi narwańcami. Proszę? Wypowiedzi są bardzo groźne. Nie są bardzo groźne, bo to wie pan, no, są niemądre. Są niemądre przede wszystkim. Podważenie Poddamu. Proszę pana, no tak, no to jak, no są, dlatego mówię, że są niemądre, bo gdyby Polska zaczęła podważać, to przede wszystkim już nawet nie Poczdamu, tylko aktu końcowego KPW w Helsinkach z 1975 roku, który mówi między innymi, dlatego na przykład Putin, no tutaj nie jest w porządku. Bo on podpisał, Rosja, znaczy Związek Sowiecki podpisał akt końcowy, gdzie było zastrzeżenie, że nie wolno zmieniać w Europie granic siłą. Rosja się uznała za następcę prawnego Związku Sowieckiego, a tymczasem Putin zajął Krym. No więc tu rzeczywiście, że jest powód, żeby to kwestionować. Ale jeżeli Polska by zaczęła podważać na odcinku królewieckim ustalenia konferencji w Poczdamie, no to nie wiem, czy można zrobić większy prezent Niemcom. Nie, to nie tylko Gdańsk. Proszę bardzo, tutaj pan, potem pan. Panie redaktorze, miałbym jeszcze dwa takie związane pytania. Myślę, że też powoli będziemy kończyć, także postaram się ja przynajmniej być tutaj zwięzły. Jak wiemy, w kontekście trochę do tego wątku, który pan poruszył, mniejszość niemiecka w Polsce jeszcze do niedawna miała dwa mandaty w polskim parlamencie przy bardzo niskiej liczbie, prawda? To mówimy o około 140 tysiącach mieszkańców dodatkowo zlokalizowanych, tylko głównie w rejonie województwa opolskiego. Teraz mają co prawda już tylko jeden mandat, ale to było 140 tysięcy. Teraz możemy mówić o obecności obywateli czy też przesiedleńców z Ukrainy w liczbie nawet do 6 milionów. Są tym osobom nadawane numery PESEL, czyli wygląda to troszeczkę tak, jakby goście do nas przyjechali na święta na tydzień i rejestrowali się w osiedlowych przychodniach, co już jest dziwne. Jakie są zagrożenia związane z nadaniem przyszłych praw wyborczych i tworzenia z tej społeczności ukraińskiej pewnego rodzaju elektoratu? I jeszcze też dodam do tego pytania, czy w przyszłości możemy obawiać się również migracji z terenów Rosji, gdyż jak wiemy, prawie 3/4 ludności Rosji znajduje się do granicy Europy z Azją i czy te osoby po tym, co się dzieje z gospodarką rosyjską, nie będą starały się też jakby przejść do tych krajów, gdzie to życie toczy się normalnie i czy w związku z tym też nie możemy obawiać się wtedy napływu wywiadu rosyjskiego. No to nie muszą być temu towarzyszyć takie dramatyczne wydarzenia, jakieś tutaj masowa emigracja z Rosji. Wywiad rosyjski to my i teraz mamy. To
wcale nie wymaga organizowania jakichś pielgrzymek. Natomiast mniejszość, znaczy w tej chwili ta rzesza obywateli ukraińskich, ona nie ma praw politycznych. No to czy będzie miała, czy nie, to od nas zależy. No przecież to z automatu to się trzeba by wydać ustawę i tak dalej, więc to od nas zależy. Moim zdaniem byłoby to bardzo ryzykowne, przynajmniej przez jakiś czas. Dlatego, że no, tak jak mówię, jeśli by jeszcze powstał jakiś rząd na uchodźstwie, no to dużo by zależało od tego, jaki kierunek polityczny byłby tam dominujący, a my tego nie wiemy. Jakie tutaj jest niebezpieczeństwo? Takie, że ponieważ socjal tutaj dostali, to ich będzie skłaniało do pozostania w Polsce. To by nie była może tragedia, dlatego, że ale pod jednym warunkiem, że oni by tu zaczęli pracować. No to wtedy pomnażaliby dobrobyt państwa polskiego. A co z tożsamością narodową? Proszę pana, no to trudno od nich wymagać, jeżeli na przykład oczekujemy, że Polacy w Stanach Zjednoczonych będą tam kultywowali polskie tradycje i tak dalej. Nie oczekujemy od nich, że się wynarodowią następnego dnia, jak tam pojadą. No to trudno by było oczekiwać tego od Ukraińców. Jest. No to wie pan, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Trzeba podejmować działania, które by to zagrożenie albo odsuwały w ogóle w przyszłość, albo minimalizowały. Natomiast jak ci ludzie już są tutaj, już się znaleźli, to moim zdaniem już tu zostaną. Może nie wszyscy, ale zdecydowana większość z nich, albo nawet jeszcze się więcej ich tutaj zjawi, gdyby na Ukrainie poszło coś nie tak. To... Jeśli mogę wtrącić, dzisiaj Konfederacja zaproponowała projekt ustawy mówiący o 10-letnim okresie przejściowym przy nadawaniu obywatelstwa. No to jest odsuwanie w czasie pewnego zagrożenia, bo rzeczywiście być może, że część tych ludzi, którzy tutaj będą chcieli zostać, to się zasymiluje. Nie wszyscy to na pewno, ale widzi pan, problem jest taki, że nacjonalizm ukraiński, zresztą nie tylko ukraiński, litewski też, białoruski może w mniejszym stopniu, ale też. One się formowały w opozycji do polskości. One wszystkie się formowały w opozycji do polskości. W związku z tym bardzo trudno w tych warunkach no to pogodzić. Wprawdzie kultura polska jest atrakcyjna, więc to na to tu możemy liczyć. Ale czy na tyle atrakcyjna, żeby tamte resentymenty przezwyciężyć, to nie wiem. To nie wiem, nikt chyba tego nie wie. Dlatego, ale to, no to Konfederacja tutaj moim zdaniem działa, zachowuje się rozsądnie, dlatego że odsuwa niebezpieczeństwo w czasie. Co jest jeszcze możliwe? Że Unia Europejska im przyzna obywatelstwo Unii Europejskiej. To by im dawało pewne prawa polityczne, mianowicie uczestniczenia czynne i bierne prawo w wyborach samorządowych. No, to jest też niebezpieczne, zwłaszcza, że ci Ukraińcy zajmują dosyć zwarte obszary. No i wtedy mogliby opanować politycznie samorządy bez trudu specjalnego. Zresztą tak jest na tym Pomorzu Środkowym i Zachodnim, tak jest. I tam w Zielonogórskiem, tak jest. To nie jest jakaś taka, wie pan, pieśń przyszłości, tylko to są, taka jest rzeczywistość. Dziękuję, poproszę o ostatnie pytanie. Konfederacja mówiła o dostępie Polaków do broni. No i teraz słyszałem dwa dni temu, że rząd mówi, że proszę bardzo, 10 godzin kursu i do końca roku 8 tysięcy ludzi może dostać broń. No nie wiem, dlaczego 8 tysięcy. No bo tak powiedzieli. Nie wiem, dlaczego 8 tysięcy. Z czego wynika, moim zdaniem, 10 godzin kursu. Z czego wynika prawo do posiadania broni? We wszystkich systemach prawnych państw cywilizowanych
jest zagwarantowane prawo do obrony koniecznej. Więc jeżeli nawet nie obywatel, tylko człowiek ma zagwarantowane przez państwo prawo do obrony koniecznej, to państwo nie powinno pozbawiać go narzędzi, które temu służą, bo w przeciwnym razie ta gwarancja jest w ogóle fikcyjna. No i tyle. Nic nie mam do dodania. To chyba nam pomóc, żebyśmy tą broń rzeczywiście... Proszę pana, nie, no ja byłbym przeciwny temu, żeby wprowadzić przymus posiadania broni. Kurs jest pożyteczny, bo jak ktoś by, wie pan, nie umiał się posługiwać bronią palną, to by nieszczęście tylko z tego było, więc kurs jest konieczny. Tak było w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś w stanie wojennym, to znaczy w latach 80. wydaliśmy taką książkę francuskiego autora Guy Sormana, Rozwiązanie liberalne. I on tam właśnie o broni między innymi pisał, że w jakimś miasteczku, już nie pamiętam w którym stanie, w jakieś miasteczko było nękane przez gangi motocyklowe tych aniołów piekła. No i tam one, ci motocykliści robili tak co pewien czas najazdy na to miasteczko i no to Sodoma i Gomora tam była wtedy. I wreszcie ci zdesperowani ludzie podjęli decyzję, rada miejska, że każdy powinien się zaopatrzyć w broń. Jak ktoś nie ma pieniędzy, nie stać go, to mu miasto kupi. No i odbyć kursy, teraz właśnie strzeleckie, żeby się nauczyć posługiwania się tą bronią. I to się odbyło. A ci motocykliści nic o tym nie wiedzieli. I kiedy po staremu urządzili najazd na miasteczko, no to się nadziali na minę. Chyba kilkunastu zginęło od razu na miejscu. Ta reszta uciekła, bo tego się nie spodziewali, więc to jest tak, tak to wygląda. Proszę bardzo, pan ostatnie pytanie. Panie redaktorze, prezydent Putin, a świat islamu, bo przecież dochodzi do tego, że islamiści popierają prezydenta Putina, przez co? Ano przez to, że głupi Ukraińcy smarują naboje słoniną. No bo tak robią. No to wie pan. No, chcą ich ten sposób skonfundować, a nawet doprowadzić do desperacji, bo tamci nie są pewni, czy pójdą do nieba wtedy, jak się w smalcu tam wysmarują. No, w polityce i na wojnie zwłaszcza, to czasami się dziwne sojusze tutaj zawiera. Na przykład podczas potopu szwedzkiego, to co zrobił Jan Kazimierz, mimo że był wcześniej był kardynałem nawet w kościele katolickim, w ogóle był bardzo pobożny jako król, zawarł sojusz z Hanem. Pisał do niego, brat mój Han i tak dalej. Więc to jak trzeba, to wie pan, w polityce tak jak w handlu nie ma gniewów.